Kandydat partii Alternatywa dla Niemiec do Parlamentu Europejskiego, Maximilian Kra, wpadł w poważne kłopoty w związku z odkryciem działalności szpiegowskiej jego asystenta na rzecz Chin. Ponadto stwierdzono przelewy na rzecz deputowanego z krajów uznawanych powszechnie za niedemokratyczne lub wręcz wrogie cywilizacji Zachodu. W związku z zarzutami wpływów rosyjskich śledczy przeszukali biura byłego pracownika deputowanego Kra w Parlamencie Europejskim Guillaume P. w Brukseli i Strasburgu oraz jego prywatne mieszkanie w Brukseli. Belgijska prokuratura zakomunikowała, że dochodzenie odbywa się w związku z rosyjską siecią propagandową wokół portalu Voice of Europe. Poprzez portal z siedzibą w czeskiej Pradze pieniądze miały płynąć do europejskich polityków. W związku z tym głośne stały się zarzuty wobec kandydata Maximiliana Kra i drugiego na liście AFD, Petera Bystronia, że brali rosyjskie pieniądze. Przy okazji badania wpływów Voice of Europe padło nazwisko Guillaume P, który pracuje obecnie dla holenderskiego deputowanego Marka de Graffa, uwikłanego w afery z rosyjskimi wpływami. Gwoździem do trumny kariery politycznej Maximiliana Kra i poważnym problemem dla jego partii Stała się jego wypowiedź dla włoskiej gazety La Repubblica, w której stwierdził, że nie zgadza się z twierdzeniem, iż w SS byli sami przestępcy. W reakcji na ten wywiad, francuski Front Narodowy natychmiast zakończył współpracę z AfD w Parlamencie Europejskim. A kto pozamiata w unijnych korytarzach żelazną miotłą? Na koniec apel do wyborców. Sprawdzajcie, co reprezentują sobą kandydaci na listach. Typy bez żadnego wykształcenia, albo osoby skompromitowane, nie mają tam nic do szukania. Partyjni karierowicze już dosyć się nażarli, czas ich wymienić.